witajcie wszyscy bardzo serdecznie, jako że udało mi się dzisiaj wcześniej wstać i wstałam w ogóle wypoczęta o 7, mimo tego, że bardzo późno wczoraj zasnęłam, czy też dzisiaj zasnęłam, to postanowiłam, że coś dla Was nakręcę. Jest piękna pogoda, słońce świeci i myślę sobie, że to jest idealny pomysł, żeby coś do Was pogadać. Co po pierwsze? Po pierwsze, to u mnie dosyć duże zmiany, naprawdę bardzo duże zmiany. Za jakiś czas zobaczycie mnie w telewizji, ale dam Wam oczywiście znać, kiedy będę, także koniecznie musicie mnie oglądać. Będzie cudownie, naprawdę zaczynam spełniać swoje marzenia, jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Także to z takich moich małych zmian. Bardzo dziękuję tym, którzy mnie oglądają. Przede wszystkim wielkie buziaki dla Grace Carter, wielkie buziaki dla Agnieszki Tarocistki i wielkie buziaki dla moich widzek, które mnie spotykają we Wrocławiu. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Chłopakom życzę z okazji wczorajszego święta wszystkiego, co najlepsze z okazji Dnia Chłopaka. Co chcę jeszcze powiedzieć? Z wczorajszej nocy na dzisiejszą noc, chyba o 2 godzinie, był nów księżyca. Czyli co robimy? Jeżeli wierzycie oczywiście w takie rzeczy, to to jest najlepszy okres na afirmacje, na tworzenie pozytywnych scenariuszy, na tworzenie pozytywnych myśli i zdarzeń, bo to wszystko może się zrealizować. Ja jestem chyba tego prawdziwym przykładem, ale jeszcze, chyba jeszcze nie wszystko Wam mogę powiedzieć. W każdym razie na tą chwilę jestem bardzo szczęśliwa. Poczytajcie sobie o Nowiu. Zresztą u dziewcząt powinno też coś być, zarówno u Grace, tak mi się wydaje, jak i u innych. No, polecam w ogóle Wam oczywiście kanał Agnieszki Tarocistki bardzo serdecznie, tak jak ona ostatnio polecała mój kanał, za co bardzo dziękuję, bo przyszły mi subskrypcje. Dzięki, kochana. Dziękuję jej w ogóle za pomoc, dziękuję Tobie w ogóle za pomoc, no bo czuję się dobrze. No, dziękuję Grace Carter, że jesteś, bo dzięki Tobie no nabieram chęci do życia i bardzo lubię teraz aktualnie oglądać takie filmiki o uduchowieniu, po prostu o uduchowieniu, o rozwoju duchowym. Tak, po prostu. No, także mam teraz bardzo fajny czas. I Wam tego czasu też oczywiście fajnego życzę. Co wczoraj robiłam? W ogóle dzisiaj na śniadanie zjadłam taką sałatkę, którą mi poleciła moja kochana Mikatka, której też przysłałam buziaka, ale ja sobie troszeczkę pozmieniałam, nie dałam majonezu. A, co zrobiła? Groszek, kukurydza, tuńczyk, cebula, ogórek kiszony, rukola, olej, koperek i pietruszka. Miam, 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 miam. Dzisiaj na drugie śniadanie, mimo tego, że jest dopiero 11, już zjadłam drugie śniadanie i no i powiem Wam, że trochę się przejadłam tą sałatką, czy też surówką, to jest surówka, bo była naprawdę znakomita. Więc Wam też polecam, żebyście sobie zrobili takie suróweczki zdrowe, a także pyszne. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No u mnie duże zmiany, zaczynam się bardzo mocno rozwijać w tą stronę, w którą chcę się rozwijać, czyli chcę pracować przed kamerą. Zaraz idę sobie do punktu ksero wydrukować scenariusz, no i będę działać. No i to było tyle. Wam życzę pięknego, w ogóle dzisiaj mnie czeka takie cudowne spotkanie z dziewczynami, których naprawdę bardzo, bardzo długo nie widziałam. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. No i Wam tego szczęścia też dzisiaj dużo życzę i przesyłam dla Was moc pozytywnej energii i radości na dzisiejszy dzień. No i na całe życie, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Pa! Pozdrawiam Was też tam mój aniołek, jak widzicie. Z takimi krzywymi nóżkami, mój syn mówi zawsze: mamo, on ma krzywe nóżki, a wy nie szkodzi, on nie musi być idealny. Pamiętajcie, wy też nie musicie być idealni, ale w tym całym właśnie nieidealizmie, nieważne, kurwa, czy dobrze mówię, czy nie, jesteście wyjątkowi i cudowni, pamiętajcie o tym. Trzymajcie się cieplutko, pa!